Witajcie! Dzisiaj przygotowałem dla Was film na temat ciekawostek Ursusa C325, ponieważ ciągle ten ciągnik budzi wiele, wiele kontrowersji, a to moim zdaniem tylko dlatego, że jak wieść niesie. No właśnie, i teraz czy powinniśmy się na tym opierać, jak wieść niesie, czy sięgnąć po prostu do źródeł? Oczywiście jest dużo zwolenników różnych teorii, natomiast tu nie chodzi o zwolenników czy przeciwników teorii, natomiast najważniejsze dla mnie jako kolekcjonera, jako miłośnika tych starych ciągników jest to, żeby oddać jak najbardziej wiernie to, co się wydarzyło w tamtych czasach. Do takich rzeczy służą nam oczywiście przekazy ustne ludzi, którzy jeszcze pamiętają takie czasy, chociaż jest ich coraz mniej. A najważniejsze to są źródła tekstowe, tak zwane pisane źródła. I do takich należą, tu w tej chwili mam dwie pozycje, których szukałem wcześniej, ale udało mi się je znaleźć. To są te dwie książki. Tu mamy ciągnik Ursus C325 Państwowych Wydawnictw Rolniczych i Leśnych. Jest to bardzo ważne, ponieważ książka powstała w roku 1961 w Warszawie pod patronatem Zakładów Mechanicznych Ursus w Warszawie. Jest tutaj instrukcja obsługi, jest tutaj wszystko, co trzeba wiedzieć na temat obsługi, wymiany, jakichś ciekawostek. Zobaczcie, tutaj jedna z takich ciekawostek jest na przykład lampa tylna, jak powinna wyglądać, i tak dalej, i tak dalej. Ciągnik z 61 roku. Tu mamy jeszcze ciągnik nieco starszy, ponieważ widzimy jeszcze ślady tutaj tych takich wypustek, wyżej, wyżłobień. Nie wiem, co to po prostu jest, jeśli chodzi o ciągnik, o jego obciążniki na kołach tylnych. Tu ciekawostka bardzo fajna. Na masce napis Ursus 25. Tak było w większości ciągników. Rzadko kiedy ten napis występował w jakichś tam, nie wiem, może eksportowych wersjach. To była taka naklejka jakaś przestrzenna. Tam było napisane C325 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja się z tym nie spotkałem, żeby tam był gdzieś napis 325. Natomiast zawsze był napis Ursus 25. Takie rzeczy, na które ja zwróciłem uwagę, które po prostu były. Takie też są ciekawostki w tej książce, na przykład zawarte, jak zobaczcie tutaj światełko z przodu odblaskowe białe i tam różne po prostu rzeczy można z tych książek się dowiedzieć. Druga bardzo, bardzo ważna książka, moim zdaniem ważniejsza, jest to ciągnik Ursus C325 Naprawy Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. I tutaj zaraz zobaczymy, co to jest. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, to jak zwykle errata, ponieważ w tamtym czasie nie było możliwości od nowa napisania całej książki, więc stosowano erraty w przypadku błędów. No i słuchajcie, książka powstaje w roku 1962. W pierwszym kwartale, moim zdaniem, jest to książka, która się ukazuje prawie natychmiast po tej właśnie, jako instrukcji obsługi, wychodzi książka naprawy. Oczywiście mamy tutaj, opracował zespół działu głównego konstruktora zakładów mechanicznych Ursus, więc nie jest to ktoś po prostu z łapanki, czy powiedzmy przypadkowy jakiś człowiek, który napisał książkę, tylko wyraźnie napisane przez zespół ekspertów, którzy po prostu w tamtym czasie zajmowali się i tym Ursusem, i projektowali go, i pracowali przy nim. Jest to książka na bieżąco. I co ciekawe, związane jest z tą książką, tutaj mamy fantastyczne informacje w tej książce, które rzucają nam naprawdę światło na to, co się działo w 62 roku, bądź też co się będzie działo w 62 roku. Ponieważ, jak powiedziałem na wstępie, książka powstaje w pierwszym kwartale 62 roku i albo już zmiany, które zostały wprowadzone, albo zmiany, które będą wprowadzone w 62 roku, o czym autorzy tutaj wyraźnie piszą. I na końcu tejże książki mamy
Znakomity tekst, zmiany konstrukcyjne wprowadzane w trakcie produkcji. I to jest znakomite źródło, niepodważalne źródło tego, co się stało bądź będzie się miało dziać w przypadku Ursusa C325. No i jest tutaj oczywiście taki wstęp, że w miarę napływania uwag od użytkowników z terenu dotyczących pracy ciągników C325, zakłady Ursus wprowadzają zmiany w konstrukcji ciągnika mające na celu polepszenie jakości i trwałości ciągników oraz rozszerzenie możliwości ich wykorzystywania. Taki wstęp tutaj autorzy zaproponowali. No i wypisali tutaj w punktach, można powiedzieć, kilka punktów, czego zmiany dotyczyły lub czego będą dotyczyły. I mamy tak, zmiany w instalacji elektrycznej, w skrzyni biegów zmieniono konstrukcję koła zębatego. To są rzeczy, które są niewidoczne, ale tutaj zaczynają się bardzo ważne rzeczy. W 1962 roku zmianie ulegną obciążniki kół tylnych, otrzymując kształt pierścieni umocowanych na zewnątrz tarczy. Wiąże się z tym zmiana sposobu mocowania obciążników do kół i kół do piasty. I to jest to, o czym ja we wszystkich swoich filmach mówię, że w połowie roku 62 zastosowano koła innego typu, pasujące właśnie do tych innych obciążników, i te koła zostały już przeniesione do Ursusa C328, a później do C330. I to nie jest tak, że jeżeli sobie na przykład ktoś, bo to można dojść bardzo łatwo po numerach, powiedzmy będzie miał ciągnik z października, czy z listopada, czy z grudnia 62 roku, albo później, zamontuje sobie czterogwiazdowe kółka z roku 59 bądź 60, albo z 61 te sześciogwiazdowe, zamontuje sobie, to on ma oryginalne. Nie, to już jest, moi drodzy, zmota. I rzecz w tym, że taki ciągnik po prostu nigdy już nie istniał. I trzeba teraz po prostu wiedzieć, jeżeli chcemy mieć ciągnik z takimi sześcioramiennymi gwiazdami, bądź też czteroramiennymi gwiazdami, no to należałoby zrobić, moim zdaniem, dwie rzeczy. Pierwsza to albo sprzedać ten ciągnik, który mamy, i kupić sobie starszy, albo, jeżeli jest tabliczka znamionowa, zerwać tabliczkę i robić sobie po prostu już rzeźbę, jaką kto tam będzie chciał. Bo każdy naprawdę, który zapozna się z jakąkolwiek literaturą dotyczącą tych ciągników i przeczyta, co tam było, no to każdy będzie wiedział, że ten Ursus to jest jeden wielki składak i nie będzie to naprawdę nic ciekawego, bo jak się zacznie od kół, że ja tam widziałem na przykład, że takie ciągniki Ursus z 1960 roku z kołami z 62. No ludzie kochani, no tak nie można, no ale to już jest sprawa wyłącznie indywidualna każdego użytkownika. Ja tylko po prostu mówię, że jako miłośnik tych Ursusów i jako kolekcjoner tych rzeczy, to na pewno po prostu bym się nie zgodził z takim traktowaniem tego ciągnika, bo to nie o to chodzi. Naprawdę to nie w tym rzecz. Trzymajmy się tego, żeby to była prawda historyczna i w oparciu o źródła, a nie o to, co usłyszeliśmy od kogoś tam, jakiegoś tam gościa, który po prostu ma taki ciągnik, albo go zrobił, albo go robi i tak dalej, i nie wiadomo w sumie po prostu, co z tym fantem potem zrobić, bo naprawdę na pierwszych lepszych zlotach, jeżeli pojedziecie, czy na jakieś inne rzeczy, to będzie po prostu no wstyd, no tak jest moje zdanie. Ale idźmy dalej. Odprężnik zostanie przeniesiony z bloku cylindrowego do pokrywy głowicy. I tutaj też jest napisane, że zostanie przeniesiony, czyli wiemy już, powiedzmy, że jeżeli książka powstała w pierwszym kwartale, to staną się te rzeczy dla ułatwienia. Ja też po prostu nie mówię tutaj, że one się staną 1 marca na przykład, czy 1 kwietnia. Dla ułatwienia, żeby to było łatwo sobie uzmysłowić, pogodzić, one powstają, powiedzmy, w drugiej połowie, czyli od 1 lipca. To jest oczywiście umowna data, naprawdę, bo tak szczegółowych informacji w literaturze nie ma. Natomiast możemy sobie to tylko w ten sposób się umówić, kiedy, żeby nie było potem jakieś, powiedzmy, że powinno być, nie powinno być i tyle. Natomiast tutaj mamy jedną bardzo ważną rzecz, że takie rzeczy nastąpiły, bądź też nastąpią. Dalej, wtryskiwacze z płaskim gniazdem zostaną zastąpione gniazdem
czopikowym, po prostu takie przestryskiwacze czopikowe. I to jest też zmiana. Oczywiście ona nie ma wpływu tutaj, ponieważ to są takie drobiazgi, których w ogóle nie widać i co tam zastosujemy w tym silniku nie ma najmniejszego znaczenia. Naprawdę. No i tutaj zaczyna się najważniejsza, słuchajcie, rzecz. W końcu 62 roku, to jest podstawa, w końcu 62 roku, koniec roku każdego to jest listopad, grudzień, to jest zawsze koniec roku. Niektórzy mówią, że październik też jest końcem roku. Natomiast żeby bardziej zaznaczyć ten koniec roku, ja osobiście, to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, uważam, że koniec roku to biorę 2 miesiące, listopad, grudzień, to już rzeczywiście jest sam koniec roku. Mają być wprowadzone bardzo poważne zmiany. Tak, że ciągnik będzie oznaczony dodatkowo literą A, C325A. I tutaj uważam, że mógł się autor pomylić. Nie jestem pewny, bo ja w tej chwili jeszcze raz mówię, nie jestem pewny, bo dawno do tego nie zaglądałem, czy to miała być literka B, czy 325B, czy A. Ale to już jest szczegół, ponieważ to jest tylko kwestia oznaczenia, nie mająca właściwie wpływu absolutnie na wygląd ciągnika. Ale idźmy dalej. Polegać one będą na wprowadzeniu sprężarki powietrza z całą instalacją pneumatyczną dla hamulców przyczepy. Zwróćcie uwagę, koniec 62 roku. Do silnika C325, ten, który znamy wszyscy z Ursusa, nie ma możliwości podłączenia sprężarki. Jest wymuszona zmiana silnika, o czym autor pisze dalej. Równocześnie ciągniki te otrzymają silnik o mocy zwiększonej na 28 koni i mający cylindry o średnicy nominalnej 102 mm. Silnik ten będzie posiadał podwójny filtr paliwa, przy czyszczeniu którego należy zwrócić uwagę, by nie zamienić kolejności wkładów. Filtr filcowy. Zmieniona zostanie również prądnica i regulator napięcia. I teraz uwaga, w związku z przewidywaniem możliwości stosowania opon o innych wymiarach, przystosowanych specjalnie do upraw międzyrzędowych, ciągnik otrzyma też inne błotniki. Zatem, moi drodzy, skoro wiemy, że od listopada 62 roku zostaje montowany seryjnie silnik o mocy 28 koni ze sprężarką i instalacją pneumatyczną, ze sprężarką powietrza, instalacją pneumatyczną do hamulców przyczepy. Wiemy też, że w 62 roku, pod koniec tego roku, mają zostać zmienione błotniki. Zatem, jak wygląda Ursus C325 w styczniu 63 roku? I to jest zapisane tutaj w tej książce. To nie jest jedyne źródło, które nam o tym mówi. Jest jeszcze inna, specjalna książka wyprodukowana, wydana przez Zakłady Mechaniczne Ursus o zmianach konstrukcyjnych ciągników 325 i 328 i tam to również jest zapisane. Zatem, jeżeli mamy już pełną i jasną wiedzę co do tego, kiedy i jaki silnik i co w nim było zastosowane, to Wam powiem jeszcze tylko od siebie, że na podstawie tego ciągnika, który mam, jest to ciągnik z końca lutego 63 roku, zmiany te, o których tutaj pisze autor, dotyczące błotników, konkretnie błotników, zostały wprowadzone wyłącznie w ciągnikach eksportowych. Ponieważ ten ciągnik, który ja mam, on miał zwykłe błotniki, on ma zwykłe błotniki, więc tych błotników nie zmieniono, natomiast zmieniono ten silnik na 28-konny z instalacją pneumatyczną. I taki silnik tam ma być. Dopiero od 1 marca 63 roku te zmiany, które zostały opisane w tej książce, a wiemy wszyscy, że jest to książka jedna z najważniejszych dotyczących Ursusa C325, dopiero od 1 marca ciągnik C325 wyglądem już absolutnie przypomina
późniejszy model 328. I tak to ma wyglądać. Bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie, tak to ma wyglądać. Więc słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby wasz ciągnik doprowadzić do oryginału, trzymajcie się tych zasad. Bo potem przy naprawdę na zlotach to każdy będzie na to patrzył, jeśli będą jakieś konkursy, czy też powiedzmy jakieś zawody, cokolwiek i będą tam takie powiedzmy wymogi dotyczące tego, czy ten ciągnik jest w oryginale, a na to jest podstawowa sprawa, no to wasz ciągnik, jeżeli nie będzie spełniał tych warunków, to po prostu odpadnie. I to nie jest nic złego, słuchajcie, wasz ciągnik może naprawdę wyglądać jak 328 i mieć na masce napisane 325 na tabliczce. I taki ciągnik wówczas, jeżeli będzie miał taki wygląd, to on może naprawdę zdobyć wszystkie nagrody, ponieważ został zachowany w oryginale. I tego trzeba się trzymać. Zanim w każdym razie przejdziecie do tego, żeby sprawdzać swoje ciągniki, pokażę wam jeszcze raz te trzy Ursusy C325, na czym polegają te różnice i o co tam chodzi. Idziemy. No, jesteśmy, moi drodzy, przy ciągnikach. Tutaj mamy rok 61 i zwróćmy uwagę na te szczegóły najważniejsze. To jest drugi typ felgi, zaraz po tej czteroramiennej, kwadratowej, i ta felga jest do końca czerwca 62 roku. Dokładnie od kiedy, nie udało mi się ustalić, w każdym razie na pewno cały 59, cały 60 i być może początek 61 roku mamy gwiazdę czteroramienną, do którego numeru, mam nadzieję, że to mi się uda szybciutko ustalić i to będzie powiedziane przy najbliższej okazji takiej, po prostu, żeby wam powiedzieć. To jeśli chodzi o te felgi. Teraz mamy, słuchajcie, jeszcze to, o czym była mowa, to tu jest ciągnik 325A, ale numer... O matko, nie widzę tutaj w tej chwili, 61, 13400 coś tam, ale nie widzę dokładnie. To jest w każdym razie ten ciągnik i skupmy się tutaj teraz na tych kołach, ponieważ omówimy to po kolei, żeby była jasna sprawa. Tutaj mamy 63 rok, koniec lutego i tu już jest właśnie ta felga, która ma być, nie może być inna absolutnie, i te felgi są montowane od 1 lipca 1962 roku. Co jeszcze wyczytaliśmy w tej książce? Ano silnik. Silnik musi tutaj być 328. Tutaj jest ciągnik numer 28437. I o matko, nie widzę tutaj tego, co tu jest napisane. Tu jest co tu jeszcze? Kurczę, tu jest pieczęć przywalona, sygnatura jakaś tam. Nie widzę, silnik S312. Ale co tu się wydarzyło dalej, tego wam niestety nie umiem powiedzieć, bo jest to za słabe. Ja zobaczę to jeszcze. Słuchajcie, może tutaj będzie na tej tabliczce coś widać. Tu jest silnik 1800 cm. A tu... No nie widać. Nie jest tam nadrukowane. Jest to wybite. Ale ile to niestety... Nie zobaczę tego. No w każdym razie tutaj już powinien być silnik 28-konny. To jest absolutnie pewne, zgodnie z tym, co jest, zostało napisane w książkach od Ursusa. I mamy tutaj silnik, który już powinien mieć sprężarkę i cały układ pneumatyczny do hamulców przyczepy. To co dokładnie jest opisane w książce, i tym trzeba się tutaj po prostu sugerować. To jest bardzo, bardzo istotne. Ja jeszcze porównuję pewne rzeczy, ale to wam dokładnie powiem. No i wreszcie w tym ciągniku, który był produkowany do końca lutego, w sumie takich zmian oprócz tego silnika i tutaj właśnie tych kół
to będziemy mieli jeszcze takie drobne zmiany, ale to są takie te istotne, które wpływają na wygląd zewnętrzny, o którym po prostu, które będziemy mogli naprawdę zobaczyć na żywo. I ostatni ciągnik Ursus 325, rok 63 również. Ojejku, ale tutaj też nie widać, to jest wybijane. Też chyba tu wybijane. Rok 63, Ursus 325B, to już jest inny Ursus i to jest właśnie ten model, który musi mieć ten silnik właśnie 28-konny tak samo, ale oprócz tego zgodnie z literaturą, to co jest napisane, ten ciągnik finalnie już jest po bardzo dużych zmianach. To co dokładnie widzicie tutaj, ten filtr podwójny i to wszystko co jest opisane w książce, czyli już te felgi, te właśnie obciążniki, które tutaj mają być, maska już jest ta co trzeba, czyli ta później zastosowana w ciągniku 28, kompletny układ pneumatyczny, sprężarka i to jest właśnie, aha, i te błotniki też, o których była mowa właśnie, że one są zmienione celowo pod te koła do międzyrzędzi. Tak to po prostu zgodnie z opisem wyglądało. I teraz co jeszcze bardzo, bardzo ciekawe w tym wszystkim. Słuchajcie, to jest kwestia tego, że te ciągniki, ten ciągnik dokładnie wygląda tak samo prawie, powiedzmy poza tą galanterią, czyli powiedzmy tutaj na tych, w tym miejscu były kierunkowskazy na tych eksportowych ciągnikach, przeważnie zastosowano kierunkowskazy i pozycyjne Helly, także tak to po prostu wyglądało. I jeszcze inne powiedzmy jakieś tam drobiazgi, które po prostu ten ciągnik robiły bardziej atrakcyjnym na eksport i to ten ciągnik właśnie tak miał wyglądać pod koniec 62 roku, ale wtedy tabliczka będzie już albo po francusku, albo po angielsku, zresztą zależy gdzie on by tam był wysyłany, wtedy taka będzie tam tabliczka i po tym można go poznać, także taka to jest różnica. Jeszcze raz pamiętajcie, jeżeli chcecie zrobić sobie konkretny ciągnik, taki powiedzmy, który zgodnie z rocznikiem on ma wyglądać, że tam się wszystko zgadza, że nikt wam potem nie zarzuci, że macie składaka i tak dalej, no to pamiętajcie, zwracajcie uwagę na numery, bo to jest sedno sprawy. Naprawdę, to jest bardzo ważna rzecz, bo wystarczy spojrzeć na numer fabryczny ciągnika i wiemy, który powiedzmy, jak on powinien wyglądać. Także te zegary tutaj już muszą być właśnie te, tu śnieg to pozasypywał, te białe powiedzmy obrotomierze i tak dalej, bo tu już jest, tutaj jest to wejście w skrzyni biegu właśnie pod ten zegar i tak dalej, to wszystko w ten sposób ma wyglądać, także widzicie tutaj dokładnie przegląd, brakuje tylko do kompletu ciągnika z 60 roku, który jest w ogóle już innym, takim bardzo prototypowym bym go jeszcze nazwał, gdzie dużo, dużo naprawdę trzeba przy nim zrobić, żeby on wyglądał tak jak ma wyglądać. Także dla orientacji takiej wam powiem, że gdybym chciał ten 61 przerobić na rok 60, gdyby mi przyszedł taki dziwny pomysł do głowy, niestety nie jest to możliwe. Nie da się tego zrobić, zmian jest tutaj za dużo w 61 roku w stosunku do 60, że to po prostu jest nie do zrobienia. Tu są po prostu, naprawdę tu jest dużo, dużo zmian takich, że zresztą symboli jest cała masa różnych, także to się, tego tematu się po prostu nie przeskoczy. To jeżeli, nie wiem, tak z grubsza tutaj wam pokazałem, jak wyglądają te sytuacje odnośnie, tu jeszcze wrócimy do tych błotników, że widzicie, ten ciągnik jest absolutnie w oryginale, tak jak on wyglądał. Z wyjątkiem tej maski tutaj, bo tu jest maska od 30 zastosowana, ale on miał maskę z tymi dziurami tak jak należy. Podwójne te małe zegary i to było właśnie maska tutaj z dziurami taka sama jak ta. O, i to było dokładnie, do końca lutego 63 roku. Tak ten ciągnik miał wyglądać, a później już 63 rok od 1 marca i tam mamy już finalnie po bardzo dużej ilości zmian ciągnik. Następnie ten ciągnik produkowano do końca, tak można przyjąć, to wszystko jest w tej chwili jeszcze w fazie, słuchajcie, opracowania powiedzmy, jakichś badań i tak dalej, jakkolwiek by to nazwać, ale tak to wygląda, więc umownie przyjmujemy, że do końca marca te ciągniki szły. Ten tutaj właśnie
Znane mi są, powiem wam, jeszcze trzy ciągniki oprócz tego. One wyglądają wszystkie identycznie. Wszystkie mają numery powyżej 30 tysięcy. Jeszcze nie spotkałem ciągnika, który by miał poniżej 31 tysięcy, który by tak wyglądał, ale też tam były, powiedzmy, różne takie cuda robione i to jest w każdym razie następnie powyżej 31 tysięcy. Nie wiem dokładnie od którego numeru, ale mamy już potem oznaczenie C328 i ten ciągnik funkcjonuje i jest produkowany do 67 roku, gdzie potem kolejna modernizacja i mamy Ursusa C330 jako już absolutnie nowoczesny ciągnik i taki on zostaje niemal do samego końca produkcji. Do dzisiaj powiem wam, że to są ciągniki po prostu znakomite. Gdyby je produkować, naprawdę tylko wizualnie je nieco ulepszyć, powiedzmy, żeby tą nowoczesnością troszeczkę nadrabiały, prawda, to jest to ciągnik niezastąpiony, jest bezawaryjny praktycznie, można powiedzieć, i doskonały, najlepszy ciągnik do dzisiaj w swojej klasie. Także tak to wyglądała sytuacja z ciągnikiem C325, potem jego modernizacją C328 i kolejną modernizacją C325 na C330, bo to był cały czas ten sam ciągnik. On tylko zmieniał oznaczenia dotyczące pojemności i mocy silnika. To tyle, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!